Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny update paczki modów Minecraft X-Pack. Tym razem mi troszeczkę zeszło, ponieważ tam miałem końcówkę semestru, nauczeni, sesji i tak dalej. Także ten update już, tutaj była różnica, no tu mamy kwiecień, tu mamy już lipiec, tak? Także te prawie 2,5 miesiąca. Tak czy tak, update już możecie sobie pobierać tutaj, wiadomo, z downloadu, albo instalatorem, albo ręcznie, także to już zależy od was. Wszystkie instrukcje macie oczywiście tutaj standardowo, strona główna oczywiście. Ten film, jak już wy będziecie, powiedzmy, tutaj wchodzić, to już będzie nowy, ten, który aktualnie oglądacie. No nic, także to już chyba w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten fragment z przeglądarki. Jeżeli sobie pobieracie instalator, dostaniecie instalator. Jeżeli sobie pobierzecie taki instalator ręczny, że tak powiem, no to sobie dostaniecie taki. Może sobie w sumie pokażę, jak to się szybko instaluje. Tutaj na przykład sobie weźmiemy to, przypiszemy 4 GB ramu. Tutaj wiadomo, nie mam najnowszej wersji Javy, bo jestem zbyt leniwy na to, żeby ją zaktualizować. Klikamy sobie dalej, tutaj sobie czytamy, powiedzmy, instrukcje, no i to się wszystko teraz pobiera, tak? Także to nam się tu pobierze i włączymy sobie Minecrafta. Ok, także odpalamy sobie Minecrafta. Będzie się trzeba od nowa zalogować do swojego konta z Minecraft.net. Przypomnę, że paczka działa na no premium, czyli na tej wersji nielegalnej, ale po prostu wam nawet nie pokażę, jak to wszystko zainstalować. Tutaj akurat no, mi się wczytał inny plik, taki swój, także to jest nieważne. Także sobie weźmiemy tak, ok, i można sobie uruchomić. Także ja wam po prostu nawet nie pokażę, jak to się wszystko instaluje, ponieważ no sam nie wiem. Jakby no nie dysponuję żadnymi launcherami, żadnymi tutaj instalatorami tych paczek, tych jakichś zyczu Minecraft, tych moje dzikie węże. Także nie wiem, radźcie sobie, ja wam pokazuję, jak to robić na wersji Minecrafta oficjalnej. Także tyle chyba w temacie. Co może teraz powiem, co w sumie się zmieniło w paczce, patrząc sobie tutaj na z lewej strony, bo tu w sumie wam przeniosę. O, zaktualizowano, o tutaj proszę bardzo, Jawy nie miałem. Zaktualizowano te wszystkie mody, to prawda, nie będę tutaj tego wszystkiego czytać, tak? Optifine jedynie tutaj wersja D4 sobie wyszła jeszcze na 1.7.10, także akurat co tu jeszcze zaktualizowano takiego fajniejszego, żeby móc wam coś pokazać. W sumie to nic takiego bardziej. O właśnie, ten Fastcraft ku mojemu zdziwieniu został zaktualizowany. No i tyle takich chyba większych zmian. No i prawda, mechanizm, tak? Mechanizm to jest największa aktualizacja, jaka w ogóle jest wśród tych modów. Po prostu mod odwrócony do góry nogami i jest zajebiście zrobiony. No i dodano Advanced Generator, po prostu jest fajny taki mod na takie blokowe generatory. Bedlib to jest właśnie core mod do tego. Player API, mod, który mi służy do tego, żeby po prostu nie było tego błędu. Eder został usunięte, ponieważ nie chcieliście, w sumie ja też nie chciałem, już dawno usunąłem. I naprawdę no, problem z niemożliwością wchodzenia do świata Underdark, czy tam Deep Dark, jak zwał, tak zwał. Tam zgłaszaliście mi błąd i faktycznie to był błąd, bo nie dało się przenosić do świata tego, co było tych dużo surowców, co pamiętacie, tam w wcześniejszym sezonie sobie zbierałem te tam surowce, tym ender quarry. No i teraz się już da, normalnie się da kliknąć w cały ten pierdolniczek a la portal. No i mamy sobie tutaj te modyfikacje, tak? Możemy sobie tutaj odpalić, świat stworzyć i tak dalej. Mówię, teraz jestem bez Mo Creatures, bez Optifine'a, ponieważ prawda, to ten instalator, który tam tylko zacząłem go ściągać, tak tam dla was, no to po prostu to był tylko taki fake, żeby tylko po prostu pokazać, że to działa, tak? Bo przecież nim by się to ściągnęło, to by minęło 3 minuty, a kolejne 3 minuty w zamkniętym pokoju, którym jest i tak 31 stopni, no to tak powiem wam 2 na 10. No nic, mamy sobie tutaj piękne, ładne, wszystko zrobione. Co to jest kurwa w ogóle za biom? Ty patrzcie, jakieś tutaj podzole, mossy stone'y. Gdzie ja jestem? No nieźle. To jest tylko z Minecrafta, ale jaja. No dobra, nie drążymy tematu. X-Pack wersja 8, No teraz oczywiście bez Optifine to bardziej tak kalecznie chodzi, gdzieś tam jakieś takie dropy FPS-ów. Co to jest za biom w ogóle? Mega tajga. Jejwie. No nic, dobra, także taki krótki update'ik, miłej gry życzę. Dzisiaj, no jak teraz się pojawił update, to X-Packa nie będzie, ponieważ no jest zbyt leniwy na to, żeby nagrać go w pierwszym tygodniu wakacji, żeby cokolwiek nagrać prócz vlogów, początek był wczoraj sobie, następny odcinek będzie jutro z tej naszej wyprawy i w środę będzie kolejny, później zrobię Q&A. Jeżeli jeszcze macie jakieś dodatkowe pytania, możecie nawet pisać je tutaj pod tym filmikiem albo pod jakimś innym na kanale. Ja zawsze wszystkie komentarze czytam, także możecie sobie pisać, ja z chęcią odpowiem, tak żebym sobie nagrał po prostu jakoś tak więcej tych odcinków, żebym po prostu mógł powiedzmy tam sobie nagrać 3 takie króciutkie odcinki, tam powiedzmy z 4-minutowe czy coś w ten styl i będzie dobrze. No nic, także to byłoby na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się, babatki! Tak, wiem, było bez kamerki. Nie piszcie, że kamerki nie było. Jestem tego świadom. Do zobaczenia!